Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na dzisiejszym naszym uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Jest to o tyle ważna chwila dla nas jako szkoły, że to jest pierwsza z naszej strony taka organizacja, że mamy uroczyste wspólne rozdanie świadectw połączone z koncertem. Także jest nam niezmiernie miło. Plan na dzisiejszy wieczór będzie następujący. Na początku będzie to koncert naszych uczniów, solistów. Potem w drugiej części będzie koncert zespołów młodzieżowych i drugiego stopnia. A na koniec mamy dla Państwa taką niespodziankę od strony naszej kadry. Chciałbym Państwa, przede wszystkim uczniów, docenić bardzo, tych, którzy dzisiaj będą wykonywać. Natomiast jak tak zastanawiałem się nad tym dzisiejszym naszym wydarzeniem, to jedyna jest taka rzecz, której nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, czyli żeby wszyscy nasi uczniowie mogli się zaprezentować. Bo naprawdę mamy bardzo dużo wspaniałej młodzieży i tej starszej młodzieży. Także jak dzisiaj Państwo będziecie mogli usłyszeć, mamy uczniów bardzo młodych i też dorosłych. Natomiast z racji tego, że mamy już ponad 100 uczniów, no nie jesteśmy w stanie zaprezentować tutaj tych wszystkich. Dlatego tym bardziej tych uczniów, którzy dzisiaj nie będą mogli się zaprezentować, chciałbym też zachęcić do tego, żeby czuli się, że to jest nasza wspólna uroczystość. Natomiast po tej części oficjalnej, koncertowej, zaprosiłbym Państwa do nauczycieli prowadzących uczniów i będzie rozdanie świadectw. Chciałbym życzyć powodzenia naszym wykonawcom, Państwu wspaniałego odbioru i zachęcam serdecznie do naprawdę takiego zachęcania tutaj naszych wykonawców gromkimi brawami. Życzę miłego odbioru. Ja chciałam Was serdecznie wszystkich powitać. W pierwszej kolejności moich uczniów i wszystkich uczniów naszej szkoły, rodziców, całą naszą wspaniałą kadrę i życzyć wspaniałej atmosfery, bo gorąca atmosfera już jest, prawda? I myślę, że będzie tylko lepiej. No to zaczynajmy, słuchajcie. Zapraszamy teraz, przed nami wystąpi Filip Mikołajczyk. Filip, jesteś? Filip zagra na perkusji. Z pierwszej klasy działu młodzieżowego i uczy go na co dzień Emil Kiełbasa i wykona utwór Monkey Fuzik Luca Eldridge'a. Jeszcze raz wielkie brawa. Monkey Fuzik. One, two, one, two, three, four. Teraz mam przyjemność zaprosić na scenę Gosię Borek, to moja uczennica z klasy wokalnej drugiego stopnia i zaśpiewa piosenkę Michaela Jacksona Man in the Mirror. It's gonna feel real good.
friends, gonna make it right. As I turn up the collar on, my favor went so cold. This wind is blowing my mind. I see the kid in the street with enough food to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? As I must disregard a broken bottle of tar and a one man's soul. They follow each other off the wind, you know, 'cause they got no place to go. That's why I want you to know I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change this way, and no message could be in the clear. Oh, if you wanna make a world a better place, take a look at yourself. I'm gonna make that change. Love. This time and I realize there are some with no home, not a naked alone. Could it be really me pretending not to not alone? A willow deeply scarred, somebody's broken heart, and I won't dream. They fall. They got no place to be. That's why I'm starting with me. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change this way, and I'll change. No message could be in the clear. If you wanna make a world a better place, take a look at yourself. I'm gonna make that change. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change this way. No, 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 no message could be in the clear. If you wanna make it work, better place, take a look at yourself. I'm gonna make that change. I'm starting with the change. You gotta get it right when you got the time. Then I close your heart and I close your mind. Ooh. And no message could be in the clear. If you wanna make a world a better place, take a look at yourself. I'm gonna make that change. Teraz przed nami wystąpi Stanisław Kłębczyk, zagra dla nas na klarnecie. Uczy go Filip Bogorzałek i wystąpi tak w standardzie amerykańskiej muzyki ludowej When the Saints Go Marching. To jest dział dziecięcy, pierwsza klasa. Zapraszamy.
Kolejny instrument przed nami teraz na fortepianie zagra Katarzyna Kościółek z klasy czwartej działu młodzieżowego. Na co dzień uczy ją Maria Laskosz. I zagra dla nas utwór Jamesa Barata, Funkometer. Wielkie brawa. One. Two, one, two, three, four. Teraz zapraszamy trio na scenę. To będą moje uczennice z pierwszego i drugiego stopnia działu młodzieżowego. Co śpiewa? Olivia Dobosz, Ewelina Oleksy, Gosia Borek w utworze Nadzieja zespołu Sound and Grace. Ci wszystko jeszcze wynagrodzę, bo ja.
wejdę z tobą na najgłębszą wodę. Ja za tobą pójdę wielki ogień, bo ja, tak ja, tej miłości więcej nie zagłodzę. Mówili, nie ma żadnych szans. Mówili, co umarło raz. Już nigdy nie odrodzi się. Wszystko jeszcze wynagrodzę, bo ja, tak ja, tej miłości więcej nie zagłodzę. Dumna na maksa. Nie wiem, jak rodzice. Ale naprawdę wielkie brawa. Teraz zapraszamy Kingę Twardowską, która zagra na skrzypcach. Jest z klasy pani Renaty Boruckiej. I zagra utwór We Found Love, Lindsay Stirling. Też brawa na zachętę. Thank you.
zapraszamy Patryka Kruczka na scenę z klasy Karola Wojnika. To jest trzecia klasa drugiego stopnia, zagra na gitarze elektrycznej utwór Canon Rock Jerego Chunka. Gratuluję występu. Myślę, że tegoroczny plakat był dla ciebie. Właśnie z taką gitarą elektryczną. Piękny występ. Dobra, teraz zapraszamy Izabelę Kubacką na scenę. Jest z klasy Natalii Górki, drugiej klasy wokalnej naszej szkoły. Z działu drugiego stopnia i zaśpiewa utwór Nie wie nikt Moniki Urlik. Wielkie brawa. Jesteś sam, gdy zapada zmrok. Będziesz sam, gdy twe życie przeminie. W starej szybie odbija się wzrok kogoś, kto od lat tak żyje.
Nie zagłuszy ciszy wina smak, nie pomniejszy żalu pusta butelka. I rozumiesz, że przyjaciół brak, gdy jak kruche szkło serce pęka. Nie wie nikt, co się może stać, nie wie nikt, co się jeszcze zdarzy. Gdy ból skrzywi bladą twarz, to i tak zostaniemy z tym sami. Ja nie mówię, że to ma sens, ja nie twierdzę też, że to na nic. Tylko życie tak trudne jest, potrzeba siły, by sobie z nim radzić. To jest wielka tajemnica, co dla kogo zapisane w gwiazdy patrząc, nie odmienisz nic. Więc dlaczego właśnie dla mnie wymyśliłeś bajkę, panie, o człowieku, który sam przez życie musiał. Nie schodzi ze sceny, bo do niej dołączają dziewczyny z jej klasy i zaśpiewają piosenkę True Colors Cindy Lauper. Z klasy Natalii Górki są dziewczyny i przed nami zaśpiewa Adriana Gwóźdź, Izabela Kubacka, Natalia Mróz, Wiktoria Jaworecka. Powodzenia. Sad eyes, don't be discouraged, oh.
win and less of your love. If this one makes you crazy and you've taken all you can be, just call me up because you know I'll be there. I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors. True colors. Beautiful. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors. Beautiful. Like a och, jakie to było przyjemne. Tylko was nagrać i sobie tak przed snem puszczać. Piękne sny gwarantowane. Dobrze, słuchajcie, zbliżamy się do ostatniego już występu tej pierwszej części oczywiście. Zapraszamy teraz Maksymiliana Kałyniuk, który jest, słuchajcie, z klasy produkcji muzycznej, z klasy Przemysłowa Kiełbasy i wystąpi we własnym utworze Chase in the Wood. Wielkie brawa. Thank you.
Wielkie brawa dla Maksymiliana. Słuchajcie, on w całości to stworzył, także pięknie. Róbcie zdjęcia, a ja już zapowiadam, co przed nami, bo teraz przechodzimy do drugiej części koncertu i zaprezentują się przed nami dwa zespoły młodzieżowe i potrzebujemy troszeczkę tutaj czasu, żeby się po prostu rozłożyli. Więc zapraszamy na scenę. Jak się rozłożycie, to przedstawię, kto występuje. To jest pierwszy stopień, dział młodzieżowy. W utworze Hold the Line zespołu Toto. Przygotował to Marcin Essen. I tak zaśpiewa Kamila Dudczyk. Na perkusji Filip Janus. Gitara basowa Igor Gąsiorek. Fortepian Katarzyna Kościółek. Saksofon Krzysztof Foszczyński. Gitara elektryczna Wojciech Wąsowicz. Brawa na zachętę, a wy jakiś uśmiech na tej scenie. Ma być radość, słuchajcie, z grania. Powodzenia. Dudczyk, Filip Janus, Igor Gąsiorek, Katarzyna Kościółek, Krzysztof Foszczyński i Wojciech Wąsowicz. Wielkie brawa! A teraz przeniesiemy się w bardziej czarny klimat. Piosenka Angie Stone, Wish I Did Miss You. Osobiście ją po prostu uwielbiam, więc się cieszę na ten występ. Więc zapraszamy drugi zespół na scenę.
Od strony wokalnej odpowiadam ja za to przygotowanie, a od strony instrumentalnej Marcin Essen, który też zagra dzisiaj z tym zespołem na gitarze basowej. Solistka Ewa Sadecka, chórki Ewelina Oleksy, Małgorzata Borek oraz Oliwia Dobosz. Gitara Amelia Lorek. Gitara elektryczna Paweł Filipowicz. Kacper Filip fortepian. I na perkusji Filip Janus. Thank you.
Ale to była przyjemność, czysta przyjemność was słuchać. Teraz przejdziemy do trzeciej części koncertu. Potrzebujemy znowu chwili, żeby się muzycy ustawili na scenie, więc zapraszamy. Zrobiło się poważnie, prawda? Słuchajcie, przed nami wystąpi Big Band Bassara Jazz Collective. Pod przewodnictwem oczywiście naszego dyrektora Mateusza Bassary. A zagrają dla nas, w większości to jest kadra naszej szkoły, Szymon Stawiarski, trąbka, Paweł Wysowski, trąbka, Filip Ogorzałek, saksofon altowy, Kacper Szczepanik, saksofon tenorowy, Bartłomiej Górka, saksofon barytonowy, Maria Laskosz, fortepian. Największe brawa. Jedyna pani na scenie. Gitara elektryczna, Krzysztof Zwoliński. Marcin Essen, gitara basowa. Jeden uczeń teraz przed nami na perkusjonalniach, Filip Janus. Oraz perkusja, Emil Kiełbasa. Zagrają dwa utwory. Afro Blue, to jest kompozycja Mongo Santa Maria, aranżacja Michaela Filipa Monsmana oraz Night in Tunisia, Dizzy Gillespie, The United Nations Orchestra. Wielkie brawa.
dowód na to, że ciężka praca się opłaca. No, to było coś pięknego. Gratulacje. Kilka słów. Drodzy Państwo, bardzo jestem naprawdę niesamowicie, jak sobie tak słuchałem z góry, niesamowicie dumny i wdzięczny za to, co się tutaj tego wieczoru wydarzyło. To tak naprawdę myślę, że przekracza moje zamierzenia, moje marzenia na temat tej szkoły, kiedy ją kilka lat temu zakładałem. Więc myślę, że nadszedł czas na takie naprawdę gorące serca podziękowania. I najpierw chciałbym podziękować naprawdę Panu Bogu, bo my możemy coś robić, możemy się starać, różni ludzie coś próbują, ale to, co się tutaj dzieje, to jest naprawdę palec Boży. To by się nie udało tak po ludzku, więc naprawdę może gromkie brawa dla Pana Boga, bo przyznaję, sam nie dałbym rady. Po drugie, chciałbym bardzo, bardzo podziękować naszej cudownej kadrze. To dzięki nim i tej wspaniałej atmosferze, współpracy, to myślę, że Państwo tego doświadczyliście, jak niesamowity klimat jest u nas w szkole. To nie jest samo z siebie, to jest dlatego, że ci ludzie mają wspaniałe serca i dla siebie nawzajem, i dla uczniów, i my możemy wspólnie z tego korzystać, więc brawa dla naszej wspaniałej kadry. I chciałbym tak, Państwo możecie tak delikatnie bić cały czas brawa, żebyśmy nie przedłużali, a ja będę wymieniał. Nie ma między nami pani Natalii Górki, jest w Krakowie teraz na koncercie, ale brawa dla pani Natalii Górki. Brawa dla pani Kasi Zbozień. Brawa dla pani Marii Laskosz, naszej wspaniałej pianistki. Brawa dla pana Sebastiana Stanny. Jest tu gdzieś. Brawa dla pana Przemka Kiełbasy z klasy produkcji. Brawa dla pana Mateusza Podolskiego z klasy akordeonu. Brawa dla pani Reni Boruckiej, która wspaniale przygotowuje nasze skrzypków. Brawa dla pani Leny Kwas, również wspaniałej skrzypaczki naszej. Brawa dla Pawła Wysowskiego, nadwornego trębacza. Brawa dla Filipa Ogorzałka, naszego też solistę dzisiejszego wieczoru. Brawa dla Karola Wolnika z klasy gitary. Dziękujemy. Brawa dla Krzysztofa Zwolińskiego, klasa gitary. Brawa dla pana Marcina Essena, klasa gitary basowej. Brawa dla pana Emila Kiełbasy, wspaniały drummer. Brawa dla pana Irka Szafrańskiego z klasy perkusji. I też dzisiaj takie szczególne brawa dla pani Olgi Stępniak, dlatego że niestety z różnych takich osobistych przyczyn pani Olga kończy pracę w tym roku. Ale mam nadzieję, że wróci do nas, jak się tam rzeczy poukładają. Jak będziemy może gdzieś mieli jakąś filię bliżej Krakowa, rozmawialiśmy o tym. Więc chciałbym bardzo serdecznie, Olga, podziękować ci za twój wkład, za twoje serce. Tak, zapraszam. Olga jest niesamowitą osobą, bardzo pogodną, niesamowitą profesjonalistką. Wniosła też bardzo dużo do naszej szkoły, zaopiekowała się naszymi uczniami. Olga, jestem ci bardzo wdzięczny i życzę ci naprawdę ćwiczących uczniów, wspaniałych rodziców i dużo okienek w szkole. Płatnych. Na twoje ręce. Bardzo dziękuję. Brawo. Chciałbym również podziękować obsłudze technicznej, mojej siostrze wspaniałej, która nam tradycyjnie robi zdjęcia, Agnieszka. Bardzo chciałem podziękować Tomkowi, wnukowi, który nam tutaj dzisiaj pięknie wideo nagrywał. A Tomek ma urodziny, więc takie na 3-4. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. Brawo, kochani. Dlaczego robimy takie zamieszanie wokół Tomka? Bo on dzisiaj powinien być na swoich urodzinach i zrezygnował z nich, żeby być z nami. Także dlatego doceniamy. Brawo.
Bardzo chciałbym podziękować również obsłudze technicznej Maksymilian Zięba i Tomasz Dominik. Oświetlenie i nagłośnienie. Dziękuję również dyrekcji Sokoła za to, że nas tutaj zawsze przyjmują i udostępniają nam te sale w różnych terminach, takich dogodnych i mniej dogodnych. I na końcu, nie, przepraszam, nie na końcu. Chciałbym teraz podziękować bardzo serdecznie naszym uczniom, którzy, drodzy Państwo, wiemy, jak dzisiaj jest młodzieży trudno. Dzisiejsza, no, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że nastąpiła pewna rewolucja, pewna zmiana w pokoleniu. Dzisiejsza młodzież jest troszeczkę, można powiedzieć, bezbronna, jak chodzi o social media, dlatego że jest sztab ludzi, którzy pracują nad tym, żeby ściągnąć ich uwagę, żeby oni żyli w telefonie. I wiemy, że po prostu no, to jest takie już zjawisko społeczne. Natomiast ta nasza wspaniała młodzież dodaje tej pracy i robi coś ponad, przychodząc do szkoły, ćwicząc. Wiemy, że to są trudności. Sam chodziłem do szkoły muzycznej i kilka razy chciałem zrezygnować. Także to jest taka zachęta dla wszystkich uczniów, którzy się zastanawiali nad tym, czy że im spadła, że tak powiem, wena do pracy. Tak, ja też chciałem zrezygnować. Wiele razy chciałem zrezygnować. Mówiłem, mamo, ja rezygnuję z tej szkoły. No a skończyło się tak, jak się skończyło. Więc to tak dla zachęty. Więc chciałbym docenić tą naszą młodzież, która robi coś właśnie dodatkowego. Dla nich to też jest bardzo kosztowne wyjść tutaj i zaprezentować się. Mówi się w środowisku artystycznym, że najgorzej się gra przed swoimi. To jest naprawdę dla nich taki wysiłek emocjonalny, więc brawa dla naszej wspaniałej młodzieży. Tak jest. Brawo. I na koniec, kochani rodzice, bez was dobrze wiemy, że tych dzieci tutaj by nie było. Więc, ale to nie jest jedyny powód, za który wam należą się również brawa, ale za to, że jesteście z nimi, że ich wspieracie, że daliście im tą szansę, za to, że ich zaciągnęliście na te egzaminy wstępne, za to, że z nimi rozmawiacie, kiedy się załamują, za to, że im towarzyszycie. I chciałbym was zachęcić, oni was potrzebują. Młode pokolenie, ja też, każdy z nas był młody kiedyś i wiadomo, że w takim wieku człowiek myśli, że wszystko wie, jak to kiedyś usłyszałem od mojego kolegi, znajomego, który powiedział, że jego wnuczka powiedziała do niego tak: dziadku, ja już wiem wszystko na temat wszechświata. Więc czasami dzieci i młodzież właśnie w ten sposób się zachowuje. Myśmy się też tak zachowywali, ale to nie bierzmy tego personalnie do siebie, natomiast bądźmy tymi mentorami, tymi, którzy będą im towarzyszyć, nawet jak oni tego nie będą rozumieć. Oni nie rozumieją czasami siebie, myśmy też kiedyś siebie nawet nie rozumieli, nie rozumieją się tego świata, który tak diametralnie się zmienia. Oni was bardzo potrzebują, więc poświęcajcie im ten czas, poświęcajcie im tą uwagę. W odpowiednim momencie też pozwalajcie im podejmować decyzje i doświadczać tych konsekwencji. Tak wychowamy naprawdę zdrowe pokolenie, więc brawa dla was, kochani rodzice. Chciałbym również podziękować na koniec naszej wspaniałej konferencjerce, Kasi, za takie piękne prowadzenie. Brawo. No i na koniec życzę wspaniałych, zdrowych, szczęśliwych wakacji, pięknej pogody. No i żebyśmy się zdrowi i szczęśliwi spotkali znowu we wrześniu. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia.